Servus, nazywam się Przemek Chudkiewicz i jestem fotografem od blisko 20 lat. Fotografia to dla mnie rozmowa, nawet czasem ze sobą, ale też relacja, którą buduję z tym, kogo spotykam przed obiektywem. Pozwalam ludziom i chwilom istnieć dalej, a nawet bardziej. Wierzę, że fotografia zrobiona z dobrą intencją pokazuje piękno człowieka takim, jakim jest. Zapraszam do mojego podcastu. Nie do powiedzenia. Podcast numer 4. Moje sesje zdjęciowe z Robertem Lewandowskim. Pamiętam, jak dziś schodziłem ze studia na dół i zadzwonił do mnie kolega, przyjaciel, Wojtek Pakier, i powiedział, Przemek, potrzebujemy w niedługim czasie zrobić zdjęcie piłkarza. Hm. Pomyślałem super, od tego jestem. Szczególnie, że to reklama, a tak wtedy już zaczynałem się mocno kierunkować w tym temacie. Nie zastanawiając się specjalnie jakoś długo, postanowiłem załatwić sobie pomoc przy takiej sesji, bo ona była dosłownie na dniach. W pierwszym założeniu miałem wykonywać to zdjęcie na, podczas szutu telewizyjnego na stadionie. Niemniej jednak, szybko po konsultacji, po, tym, po dokumentacji fotograficznej stwierdziłem, że lepiej będzie to jednak zrobić w studiu. Nawet jeśli Robert znajdzie tylko do nas 2-3 godziny, bo my się szykowaliśmy od samego rana. No i tak też się stało. Zleceniodawcą były, było i Interactive Solutions, a klientem był Gillette. To był dla niego przełomowy okres i dla mnie. Stąd ta sesja właśnie dla mnie była przełomową. W reklamie. Od tego tak naprawdę zaczęła się ta głębsza woda, a nie wiem, czy ta sesja nie była głębszą wodą tak naprawdę dla mnie wtedy, te prawie 10 lat temu. No więc jak Wojtek do mnie zadzwonił i powiedział o tym wszystkim, że jest taka prosta sesja. Wiesz piłka, piłka pokopie i zrobimy to zdjęcie. Ale ja wiedziałem, że to jest grubszy temat. Wojtek miał takie coś trochę w sobie, jakby to powiedzieć, nieświadome bagatelizowanie albo nie się w ogóle że dobrze będzie. Tak faktycznie było. No i po mojej ocenie sytuacji wiedziałem, że ta sesja musi się obić w studiu. Poprosiłem znajomego fotografa, Łukasza znajomego, żeby mi pomógł to, jak to bywa na sesji, przygotować się, oświetlić i tak dalej. po mi. Mieliśmy wszystko podwójne, łącznie z aparatem i z obiektywem na wypadek. Gdyby coś się wydarzyło nie tak, a wiedząc, że mamy tylko na to 2-3 godziny, to... to nic. To nie było wtedy by możliwości kombinowania obiektywu, albo nie daj Boże, aparatu, albo lampy, więc... My po prostu byliśmy gotowi bardzo dobrze na tą sesję. Nawet mieliśmy dwa czy trzy, trzy monitory, żeby szybko ściągać z aparatu, wiadomo, zdjęcia i podglądać i sprawdzać. Bo na sesji był jeszcze designer z agencji Karol Góreczny, którego serdecznie pozdrawiam, i to on też jakby na żywo dopasowywał do layoutu te zdjęcie kluczowe, które robiliśmy tak zwany key visual. No ale dobra, jeszcze wrócę, bo tak widzicie, duże emocje mam z tą sesją. Yy, takie no mam, no bo kurczę, to z perspektywy czasu to chyba ja też trochę może nie zbagatelizowałem tę sesję, tylko jakoś tak poleciałem, wiecie, na flow, na, na nieprzejmowaniu się. Nie wiem, jak to teraz tak naprawdę powiedzieć. No i szykowaliśmy się od samego rana na tą sesję. Byliśmy bardzo dobrze przygotowani. Na sesji wcześniej dużo już była Dominika Brzeska, charakteryzatorka, która odpowiadała za to, jak będzie wyglądała pianka do golenia na twarzy Roberta. Była cała kreacja z, z agencji Saatchi Interactive Solutions. Był to Wojtek Pakier, Kamil Majewski oraz Piotr Robot. Każdy teraz jest już w zupełnie innym miejscu w swoim życiu. I za Iwania, którą też serdecznie pozdrawiam i wspominam w ogóle z tamtego okresu. No i my tak przygotowani do tej sesji, Naprawdę, przygotowani, jakie układy, co się stanie, jakie robimy kadry, jakie cięcia, jak oświetlamy, wszystko już było dokonane sobie na testach, że tak powiem, przed samym przyjściem Roberta. No i wchodzi Robert. Co do sekundy mogę powiedzieć, jakby czekał, żeby tylko zrobić dzień dobry, to ja, Robert Lewandowski. Wchodzi, ale jego człowiek, Tomek Zawiśla, którego też również pozdrawiam, wspaniały gość. Macie trzy godziny. Co do sekundy. I to był człowiek, który pomagał we wszystkim Robertowi, ale jednocześnie też e, naprawdę komunikował, że zostało godzina. Zostało pół godziny, zostało 15 minut. I ta presja, którą on też dodawał, bardzo mocno nas motywowała, że było. I dokładnie tak, jak się stało, była godzina trzecia naszych wspólnych, wspólnych zdjęć. I Robert wyszedł. Co zrobiło na mnie ogromne wrażenie, to, że Robert był. Tak na maksa skoncentrowany na tej sesji, że nic innego nie, nie było go w stanie rozproszyć. I chyba to w ogóle jest jego klucz sukcesu, moim zdaniem, ta koncentracja. On ani razu, pamiętam, nie wziął telefonu do ręki, a jak otwierał przy mnie swoją walizkę z, z rzeczami na sesję, to było tam wszystko tak poukładane, jak strażak na akcję jedzie, jak antyterrorysta się szykuje. Tak jak niektórzy w naszej branży po sesji, po robocie pakują się z powrotem, to pakują się w taki sposób, że po pierwsze wiedzą wszystko, gdzie jest pakowane, a po drugie jest to dobrze przygotowane, wyczyszczone, tak jakby za pięć minut miał iść robić kolejną rzecz. I tak samo właśnie to na mnie zrobiło wrażenie u Roberta, że Robert miał wszystko dokładnie poukładane, łącznie ze swoimi butami, korkami i sznurówkami. I tak samo było po sesji. Robert się dokładnie tak samo spokował, jakby za 10 minut miał iść grać wielki mecz. Oprócz jego koncentracji, nawet kiedy go wszyscy wypytywali, bo to był tak naprawdę, umówmy się, początek jego tej wielkiej kariery, to wszyscy go wypytywali, jak, jak sobie radzi z takim wielkim tłumem na stadionie i ile metrów przebiega podczas meczu. A jak już zdjął koszulkę, to w ogóle ten wszyscy yy, zopali się za swoje brzuchy i jest takim... No, wiecie, jak to jest, nie? Jak widzisz takiego atleta? Ale tu muszę powiedzieć, że to było jeszcze przed tymi wszystkimi zmianami. Ani i Robert skonsumował słodką bułkę ku mojemu zdziwieniu. Nie, no żartuję. On chyba palił tyle kalorii, że to w ogóle na niego nie zadziałało. Nieważne. W każdym razie, jak widzicie, Robert, profesjonalista już od samego początku skoncentrowany nie wiem w ile procentach na maksa. I tak wyglądała ta sesja. O cokolwiek go nie poprosiłem, Robert po prostu to robił. Mm, słuchał. Był uważny, kompletnie akceptował to, co do niego mówi, o co go proszę, był całkowicie jakby oddany tej sesji. I to naprawdę bardzo rzadko się zdarza wśród ludzi, osób publicznych. Nie wiem, jakby bardzo szanuję to, to, to u ciebie, Robert, Twoją pokorę, to, że byłeś tak zaangażowany w tę sesję, gdzie każdy siedzi na tej sesji na telefonie, czy odchodzi na sekundę, bo już na przykład jest przerwanie, ty siedziałeś i rozmawiałeś. No i tak to właśnie wyglądało. Sesja minęła niby trzy godziny. Nic się nie wydarzyło przykrego. Sesja przebiegła zgodnie z planem, z oczekiwaniami, z dobrymi emocjami, ze wspólnym zdjęciem na koniec. Ba, nawet niektórzy mieli jakiegoś e, autografy, brali, tak. Ja nawet porobiłem pala, parę polaroidów, na których Robert się podpisał. Więc to było naprawdę dobre wspomnienie do mnie, dobre rzeczy z tej sesji z 2011 roku, z końcówki. Potem tak się stało, że nie mogłem kontynuować, to znaczy ja tak naprawdę jakby byłem dedykowany do tego głównego zdjęcia z Gillette z Robertem Lewandowskim. A moja Magda, robiąc backstage nam na sesji? Pojechała dalej z ekipą na plan filmowy, tam gdzie była re, te, kręcona te, reklama telewizyjna. I nawet chyba był też drugi dzień dokrętki, krętki, tak zwane, były gdzieś już tam za dnia kręcone z Robertem i z tego co pamiętam, nie chcę tutaj wchodzić w kompetencje i w pamięć mojej żony Magdy, panioły dziewczyny, dla której nie ma żadnych barier do pokonania. W przerwie, kiedy były kręcone te zdjęcia, tak zwany barobus jeżdżąca restauracja na planach zdjęciowych, Magda yy, wchodzi tam na przerwie, żeby zjeść obiad. zajmowane wszystkie miejsca i wolne miejsca, akurat tylko przyrobie Nikt z nim nie siedzi, o zgrozo nie korzysta z takiej okazji. No ale właśnie jak zna moją Magdę, ona podeszła do niego i zaczęli sobie gadać, tym bardziej, że wczoraj się widzieli przecież na naszej sesji. Tak z tej jakiejś rozmowy wywiązało się, że Robert zapytał Magdę, czy nie byłbym w stanie zrobić zdjęć w przyszłości jakoś z Anią, więc wymienili się telefonami, a że moja Magda jest właśnie bardzo otwarta i super szybko nawiązuje kontakty. Tak to się wszystko fajnie potoczyło, że wróciła szczęśliwa z tego wszystkiego i za rok Robert pojawił się u nas w naszym studiu z Anią i też z Tomkiem Zawiślakiem na bardzo fajnej sesji. I to była ta druga, ym, druga sesja dlatego Tytuł tego podcastu to sesje zdjęciowe z Robertem Lewandowskim. Chociaż z Anią oczywiście potem było jeszcze kilka sesji, natomiast z Robertem aktualnie miałem dwie. Więc Robert pojawił się dokładnie między świętami a Sylwestrem, więc już to była sesja na lodzie. Tutaj muszę wtrącić taką historię, małą anegdotkę, że do pomocy tym razem wziąłem Roberta Danieluka, mojego serdecznego kolegę, fotografa który to nie wie, jest olbrzymim fanem piłki nożnej, szczególnie wielką sympatią darzy Robert i zrobiłem mu taką niespodziankę, że nie powiedziałem mu do końca, czyja to będzie sesja, tylko potrzebuję, Robert, twojej pomocy, żebyś pomógł mi, wiesz. Sprawdzić światło, że mnie ja się skupił na relacji z modelem, i ty, żeby i o to skorygował mi światło, wiesz, jak będę skupiony na zdjęciach. No więc Robert przyszedł, ja mu nic do tej do, 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 dopóki, dopóki Robert e, Danieluk w drzwiach, e, w oknie, przepraszam, dopóki w oknie nie stanął i nie zobaczył, kto się zbliży do studia. Więc po prostu wcześniej sobie rozmawialiśmy o tym, co będę robił, parę tych zdjęć, i tak dalej, i tak dalej. Ustawiliśmy sobie światło, potestowaliśmy, no i Robert Danieluk podchodzi do okna. W studiu i nagle widzi, że na dole idzie. Robert Lewandowski, przepraszam, że sam się śmieję, ale mm, to, to są takie emocje i do dziś, jakby to pamiętam, dla niego. Robert zrobił się czerwony w ułamku sekundy, nie wierząc co się dzieje i pamiętam to jak gdzieś, kiedy stał ja i z mi. To stawek sparaliżowany e, po prostu tym, tym całym faktem, że tutaj jest. To już było w sumie po roku, więc naprawdę pamiętam, że lewy poszedł na pewno dużo bardziej do przodu wtedy już były spekulacje czy on będzie dłużej w Borusii czy zaraz już będzie się przenosił do nowego klubu jeszcze w tajemnicą było że to będzie Bayern Monachium no i to taki mały wtręt yy, na temat tej sesji przy której mi pomagał Robert Danielux, z którego serdecznie pozdrawiam kochany przyjacielu. no więc ta sesja była na tyle dla mnie też ciekawa ta druga powiedzmy prywatna że jako już wiecie nie interesuje się ze specjalnie piłką nożną ale trenuje karate w Shotokan no, a ci, co są uważni, to wiedzą, że Ania Lewandowska też trenuje karate. To co prawda tradycyjne, ale wiele wspólnych rzeczy mamy. Więc ona na tą sesję oprócz tam, y, takich prywatnych z Robertem miała też ze sobą swój strój do karate, który nazywa się Karategi. Ona jest mistrzem, ma czarny pas, nie wiem który dan, nie pamiętam, ale jest po prostu sensei, Więc moja uwaga była naturalnie gdzieś tam z mojego zainteresowania skierowana do Anki, do tego właśnie, że jest mistrzem karate i trenuje to i pamiętam, że tam parę kopnięć jakiś technik pokazywała mi podczas zdjęć, co było dla mnie jakimś tam zawsze spojrzeniem z innej perspektywy na to, co ja sam trenuję. No i tak, także druga sesja była zupełnie sesja na ludzie. Tomek Zawiślek wspierał, przyniósł duży zestaw jakichś ubrań, które Robert potrzebował w związku z tym, gdzie był, w jakim klubie. Były też zdjęcia, które tutaj załączam do aktualnego mojego posta na Instagramie oraz na stronie co chcę powiedzieć na koniec. Na koniec chcę powiedzieć, że ta sesja zdjęciowa pierwsza z 2011 roku dla marki Gillette była przełomową sesją, bo ona tak naprawdę otworzyła mi wody szerokich naszych oceanów reklamowych. Pokazała, że po 10 latach zdobyłem dość duże doświadczenie w, w świetle w rozmowie z modelem, w przygotowaniach, z moim podejściem, z oczekiwaniami, które byłem w stanie sprostać z agencją. No i potem zadowolonego klienta uśmiech na twarzy zobaczyć też jest oczywiście bezcenne. Także polecam wam pracę nad sobą w tym sensie, że by się nie poddawać, żeby pracować tak jak Robert, który przyszedł totalnie skoncentrowany, totalnie profesjonalny. Ja się naprawdę nie dziwię, że on jest mistrzem mistrzów, bo to jest jego ciężka, cholernie praca, którą on wykonuje i wykonywał. Każdy element to jego skupienie, tego jego koncentracja, tego nie rozpraszanie się. Podziwiam cię za to strasznie. Do dziś jestem w szoku. Pod wrażeniem, jak doskonale sobie radziłeś yy, ze wszystkimi tymi emocjami na stadionach, pod presją, szczególnie w reprezentacji piłki nożnej. Dziękuję Ci, że byłeś na mojej sesji. Dziękuję też, że mogłem i miałem okazję zrobić i potem tą drugą sesję prywatną. Co Wam chciałem powiedzieć na koniec, że warto mieć cele, warto być skupionym na tym celu, być skoncentrowanym w ogóle na tym, co się robi, nie rozpraszać się. Największym przykładem tego jest Robert. Talent talentem, ciężka praca, ciężką pracą, ale ta koncentracja na tym wszystkim to jest klucz do sukcesu. Te dupo godziny, które trzeba naprawdę otrzaskać, wyrobić, zrobić. I tak jak on kopał piłki, że tak powiem, tak ja trzaskam te zdjęcia i trzaskami, trzaskami robię, 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 robię. I to po prostu wchodzi w krew, wchodzi w życie. Historia jeszcze jest taka dodatkowa do tego całego podcastu, jest, że w internecie po tej całej sesji kampanii Żyleta z Robertem Lewandowskim wziąłem udział w wiralu tak zwanym, czyli w takim filmiku, że na backstageu po skończonej sesji Robert strąca piłką z odległości rzutu karnego piankę do golenia z mojej głowy. Nie ma już tego do zobaczenia na YouTubie, Natomiast fakt jest taki, że pamiętam, że Wojtek mnie przekonał, żebym wziął w tym udział. Były trzy próby, pierwszą dostałem w głowę, więc automatycznie pianka spadła. Druga, pamiętam, że leci na mnie piłka, i więc przykucnąłem, bo czułem, że dostałbym znowu w łeb. A za trzecim razem Robert już strzelił doskonale i strącił mi piankę z głowy, ale ja w szoku pamiętam stałem, że, że, nie, że nie mnie trafił, tylko że strącił piłkę. To tyle, kochani, dziękuję Wam bardzo. To takie krótkie wspomnienie o tym, czym była dla mnie ta sesja i dlaczego była dla mnie taka ważna. Ważna dlatego, że otworzyła mi kolejne drzwi do nowych agencji, do nowych klientów. Dziękuję tym wszystkim, którzy wtedy we mnie uwierzyli. No i tyle, trzymajcie się w takim razie i do następnego podcastu.